I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Diem perdidi. Zmarnowałem ten dzień. Tak miał zawołać rzymski cesarz Tytus, który panował w latach 79 do 81 roku naszej ery, gdy pewnego wieczoru uświadomił sobie, że tego dnia nie uczynił jeszcze nic dobrego. Dzięki takiej postawie zyskał sympatię i szacunek poddanych, stąd też, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości cesarzy rzymskich, został pozytywnie zapamiętany. Czy jednak kiedykolwiek zdał sobie sprawę z prawdy, o której około 20 lat wcześniej apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie? Czytamy tam: wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. List do Rzymian, 3 rozdział, 12 werset. Taki jest osąd Boży nad grzesznym człowiekiem, gdyż nawet jego dobre uczynki nie są pozbawione wpływu w grzechu. Z naszego punktu widzenia istnieje znacząca różnica między ludźmi, którzy myślą tylko o sobie i dbają jedynie o własne interesy, a tymi, którzy pomagają innym. Z pewnością Bóg to widzi, nie ma to jednak nic wspólnego z Jego sprawiedliwą oceną ludzi, zgodnie z którą wszyscy są grzesznikami i każdy zasłużył na sąd, na wieczne potępienie w jeziorze ognia. Jako że nikt nie spełniał doskonałych wymagań Bożych, kto to zrozumie, zawoła wraz z Izajaszem: zginąłem. Jednak nasze położenie nie jest beznadziejne, gdyż dla zgubionych Bóg przygotował ratunek. Pan Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. To jest właśnie najważniejsza rzecz w życiu człowieka, aby rozpoznał w świetle Bożym, że jest zgubiony, przyznał się do tego szczerze przed Bogiem, a zostanie wyratowany przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który na krzyżu Golgoty poniósł należną nam karę za grzech. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Księga Izajasza, 6 rozdział, 5 werset.